Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nagranie już leci. Witam wszystkich z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. Pewnie wszyscy zastanawiacie się, dlaczego nagle przyszedł Scrap Mechanic. Otóż w głowie kotowała mi się od dłuższego czasu myśl, że w sumie to założyłem Discorda i kanał, żebyście mi wysyłali twórczość ze Scrap Mechanica. I chyba od tej pory, jak wam tego kanała na Discordzie założyłem, to chyba nigdy nic nie przetestowałem. I chyba głupio trochę tak, to nie? Więc dzisiaj wbiłem i znalazłem trzy rzeczy zbudowane przez widzów, które będę testował. Więc będzie to odcinek z budowli od widzów. Z czego? To nie tylko budynki będą. No, w G2A macie ten, znaczy w opisie macie link do G2A, gdzie z kodem Plaga 3% zwrotu. Tak, taktycznie. A jak chcecie sobie wbić i zostawić mi jakieś swoje twory do przetestowania, to wbijajcie na Discorda i tam jest taki dział specjalny Scrap Mechanic Twórczość. I tam. Tam się wrzuca i zdjęcie, i link do swojego czegoś. No. A to jest zamek. Bardzo ładny zamek, który został wrzucony przez ninja. Cześć Plaga, zbudowałem ci zamek z moim kolegą Minu. O, pozdrawiamy ninja i Minu. Plaga, najlepiej włącz wszystkie mody, jakie masz, bo nie wiem, jakich użyłem, a nie chce mi się sprawdzać. Zrobiłem tak, jak napisałeś, chociaż jeszcze tego nie czytałem, bo mi się nie chciało sprawdzać, czego ty budujesz, wiesz? Zamek zawiera podziemia z mechanizmem napędzającym. No, w sumie nic nie napędza, ale jest. Co? Jeszcze raz. Zamek zawiera podziemia z mechanizmem napędzającym. No, w sumie nic nie napędza. To co on tam robi w ogóle? Po co? Ale jest. Ma też przez RZ do obserwacji. Są tam dwie... Ojejku. Zawiera... zamykane po wyciągnięciu dźwigni. Ma też kraty, które wysłają. Dobra, ja sobie to wszystko obejrzę, bo jakoś nie ufam temu opisowi. Ojejku, jaki piękny opis. Dobrze, zaczynamy oglądanie super tworu. Witam was z powrotem, Scrap Mechanikowe Świry. Jeżeli chcielibyście, żeby teraz regularnie były odcinki ze Scrap Mechanika, to walcie śmiało komentarze, bo powiem wam, że po nagrywkach z Horsemanów mam taką nową energię. Trochę się zrestartowałem dzięki temu wyjazdowi i myślę, że trochę wrócę do regularnego nagrywania odcinków, bo ostatnio to głównie streamuję i gram z ekipą, a takie odcinki moje to się nie pojawiają. A chętnie bym sobie pograł w Satisfactory i w Scrap Mechanica, ale tu się wypowiedzcie na temat Scrap Mechanica. Dobrze, zamknąłem jakieś drzwi. Tutaj mamy mur taki zewnętrzny i wewnętrzny i w sumie międzymurze takie. Nie wiem, czy jest coś takiego jak międzymurze, ale tak to nazwę. Może to jest jakaś fosa? Nie, no nie jest to fosa, bo tam jest dziura. No dobra, idziemy dalej. To też się na pewno zamyka. Kurczę, co to za zębatki są. Wow, jakie fajne. Wow, jak to ładnie wygląda, tylko gdzie się to zamyka? Nie wiem, nie ma żadnego przycisku, więc chyba się nigdy nie dowiem. Chyba uderzanie tego to nie jest najlepszy pomysł. No dobra, tu mamy jakąś wieżyczkę, fajnie. Oj, to nawet strzela. Dobrze, że nic nie rozwaliłem. Okej, tu mamy jakiegoś typa, co sobie stoi na drewnie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czemu ten typo stoi na drewnie. Nieważne. Co to za zielone małe rzeczy? Tutaj mam jakiś wózek. Okej. Można się tam wbić? Można, fajnie. To co jest? Przycisk. Wciskam jakiś przycisk, który nic widocznego nie robi. Ej, a to? Co to? Nie no, poważnie, nic się nie stało. Pewnie się dopiero stanie. Słyszę, jak coś skrzeczy tam w rogu. No dobra, wbijamy tutaj, fajnie. Ładnie, fajny stół, że się wam chciało. Szkoda, że tu ognia nie ma. A mógł być tradycyjny z palników. Gazowy ogień. Tu mamy znowu... To jest zejście na dół jakieś bardzo tajne, więc ja najpierw sobie sprawdzę górę. Tak, bo góra... O, tu jakaś sala ala tronowa chyba, czy coś. Nic skomplikowanego. Ło! Pokój 69, Plaga serduszka, wow! Jaki będzie spam serduszek w komentarzach. No XD trochę, podoba mi się. Pokój 69, Plaga serduszko. Bardzo, bardzo, bardzo ładny pokój, chłopaki. Naprawdę bardzo spoko. No ładnie. No i dobra, wejście na dach. Tu mamy przejście na mur, bardzo fajne. I tu mamy wejście na wieżę. Najwyższą wieżę zamku.
Mam nadzieję, że coś tam fajnego znajdę. O, jakieś typy tu stoją, trzymają się za rąsie. No dobrze. Ale nic poza tym. Okej, okay, schodzimy na dół w takim razie. Schodzimy na dół i idziemy do tego... idziemy do tego tajemniczego pokoju na dole. Zobaczymy, co tam się wydarzy teraz. Pyk. Ło, ale fajnie zrobione. Ale ładnie wam to wyszło. Goście. Naprawdę ładnie wam to wyszło. Podoba mi się. Fajowo. O, tu jest tajne wyjście. Kurde, nawet takie krzaczki są. No jest mechanizm. Bardzo ładnie się kręci ten mechanizm. Właściwie to teraz już się nie dziwię, że go zbudowaliście i niczego nie napędza, bo po prostu ładnie wygląda. Naprawdę super cacy to wygląda. To jest jakieś tajne przejście na bank. Okej. Nie no, super wam to wyszło. W ogóle te tekstury ziemi, jakie ładne. No, tu jest kolejny mechanizm. Włączamy. I też się kręci. I też niczego nie napędza. I też wygląda świetnie. Nie no, super sprawa, naprawdę, kozak. Kozak, goście, strasznie mi się to podoba. Szkoda, że nie ma jakiegoś tajnego wyjścia. Jakieś grzyby w ogóle tutaj są. Ale fajne. Fajne rzeczy można robić. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Wygląda super, a teraz to rozwalimy. Teraz to rozwalimy. Mam już plan. I mam rzeczy do tego. Bo ten odcinek jest cały poświęcony kreacjom widzom, dlatego mam... dwie maszyny, które będą w stanie rozwalać ten zamek. Mam nadzieję, że będą w stanie w sumie, bo nie wiem jak działają. Na pierwszy rzut pójdzie to, BWP Plaga, zrobione przez to trefku. Jeżdżąca wyrzutnia rakietowa nóg. O nie, no dobra, to pójdzie na koniec jednak. Foxtrot zbudował Gustawa. Gustaw 2.0 to już jest ponoć ulepszona wersja, także tej pierwszej nie brałem, tylko wziąłem tą drugą. Bo ta jest lepsza podobno, więc sprawdźmy to. A ten do wystrzeliwania nuków to jednak później będzie. No szkoda, że nie napisałeś, jak się steruje. Aha. Nie wiem, co tu robi nawet. Okej. To jakby nie działa. Niestety. Ale to działa. Dobrze, czym się szczylo? Halo? Przepraszam bardzo, czym się szczylo? Ej, gościu! Czemu nie napisałeś, czym się szczylo nigdzie? Ziomek! No przecież... skąd ja mam wiedzieć, czym się szczelo? No co ty? Nawet nie świruj, tam jest jakiś przycisk. O, poszło. Czy... wydaje mi się, że to nie działa jakby. A na pewno ja nie wiem jak działa. No, powiem ci w sekrecie, że chyba zdupiłeś kompletnie, bo... nie mam pojęcia jak to działa. O, tu poleciała ta rakieta nawet. No. W sumie no... tu nie ma opisu. Pewnie w Steam jakbym wszedł, to by był. Dobrze, ale czym to strzeliło w ogóle? Strzeliło jakąś taką rakietką. O. Która miała wybuchnąć, ale nie wybuchła. I to jest nuka. Właściwie to jest jakby nuka, bo wszystko wysadziła, więc... fajowo. Fajne działo, nie? Fajne działo, szkoda, że nie ma opisu. Wydaje mi się, że to nie jest wina twórcy, że nie ma opisu, tylko wina Scrap Mechanika, że opis się zniknął. No. Szkoda. Czy jesteśmy w stanie strzelić jeszcze raz? Czy nie powinno się przeładować jakoś? Chyba powinno się coś tutaj przeładować, że to ma kolejny magazynek i tak dalej, nie? Nie? Ej, dawaj. Czemu się nie przeładowujesz? Będzie. No dobra. Bardzo fajne, ale no niestety coś poszło nie tak. Więc weźmiemy to. Stestujemy jeszcze, bo jest ładne. I jako cel postawimy tutaj wieżyczkę. O, taką. Escape room wieża. No i fajnie.
To dobre, escape room. Spróbujemy wsiąść do tego w ogóle. O. No, spokojnie. Dobra. Jeździ. Ojejku. Jak klikam w prawo, to on w lewo jedzie. A jak w lewo, to w prawo. I no. A, trzeba stać w miejscu, żeby skręcić. Dobra. Wtedy to działa, bo jak się nie stoi w miejscu, to nie działa. A, dobra, czyli ja jestem takim tradycyjnym pilotem. A żeby być strzelcem, to muszę się przesiąść. Pewnie. Więc się przesiądę. Dobra, jest strzelec. Jedynka to będą drzwi. Dobra, dwójka. O, już strzelam. A czym się celuje? Nie celuje się w ogóle? To tak się strzela przed siebie po prostu? O, celuje się. Trafiłem. Trafiłem, ale... Ale grze się to nie spodobało w ogóle. Bardzo fajnie, że te pociski tak prosto... O nie. O nie. A, one są nieuzbrojone chyba, wiecie? Chyba są nieuzbrojone, także luz. Czyli przemyślał to. Fajne. Fajnie, że jeździ, fajnie, że strzela. Ale... No, trudno. Trudno jest tym przeżyć, bo musiałbym chyba być bardzo oddalony, no nie? Tak mi się wydaje. Dobrze, więc spróbujemy zestrzelić tego gościa. Spróbujemy, może się uda, kto wie. Ale fajne. Fajne, tylko ja uważam, że powinieneś zbudować, panie Totrefku, wersję z zwykłymi rakietami, takimi, nie takimi rozwalaczami serwerów, tylko z taką delikatną bombką, no nie? Żeby dla zabawy sobie też postrzelać, no nie? No bo to jest taki finisher, no nie ukrywajmy. Z tego jak strzelisz, to już rozwalasz od razu. Nie ma zabawy za wiele. Widzisz, o co mi chodzi? Jak ja trafię w ten statek, o właśnie to zrobiłem, to rozwalam go na strzała, już po zabawie jest to, nie? A jakby te rakietki były takie lekkie, że rozwalałyby tylko część tego statku, no to bym sobie strzelił kilka razy, a tak strzelam raz i nie ma tamtego statku i mojego statku też nie ma. Ale poza tym bardzo fajna maszyna. Problem ma ze skręcaniem w ruchu, co jest mało taktyczne faktycznie, ale poza tym jest sponio. Poza tym jest very nice. Very well. Dobrze, goście. To są wszystkie maszyny, które chciałem zaprezentować. Miałem nadzieję, że dłuższy będzie odcinek, ale nie spodziewałem się, że Gustaw strzela z nuków i rozwali zamek za pierwszym razem. I też nie spodziewałem się, że nie będzie opisu i nie będę wiedział, jak go przeładować. Ale było fajnie. Więc jak chcecie, żebym więcej rzeczy stestował, to je budujcie i wrzucajcie. I w komentarzach piszcie, czy to będą bunkry, krety, czy co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, a ja sobie to chętnie nagram. I wbijajcie na Discorda i tam macie sekcję twórczość Scrap Mechanic i tam możecie podrzucać linki i zdjęcia, bo w komentarzach YouTube'owych nie można dawać zdjęć, a tam można. I linków też nie można na YouTubie dawać, a na Discordzie można. Więc wbijajcie, klikajcie. Ja się żegnam i daję śniadanie. Pa, 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 pa!